z tej strony Marcin Popławski. Witam w środę 12 maja. Mamy piękny poranek słoneczny, mamy już bardzo wysoką temperaturę, niestety wieje wiatr, a ja właśnie skończyłem zabieg Regalisem. Zacząłem pryskać około godziny 6 rano, mieliśmy już wówczas około 15 stopni Celsjusza, więc bardzo ciepło, teraz temperatura cały czas rośnie. Niestety ten wiatr towarzyszył praktycznie przez cały zabieg i przez to utrudniał wykonanie go. Na szczęście no tutaj starałem się to zniwelować jakąś stosując bardzo dużą ilość wody, bo ponad 1000 litrów na hektar. Dawka Regalisu to był 1 kg. Jesteśmy na kwaterze odmiany Radiona Prince. Ta odmiana w zeszłym roku, ta kwatera u mnie owocowała bardzo obficie. Stąd w tym roku jest tutaj troszkę mniej kwiatów, dlatego obawiałem się, że może być za silny wzrost. A druga sprawa, że w momencie, kiedy zakładałem tą kwaterę, popełniłem podstawowy błąd, to znaczy zbyt głęboko posadziłem te drzewka. I w sytuacji, kiedy tylko nie ma zbyt intensywnewego zawiązania owoców, zbyt dużo kwiatów, drzewa natychmiast głupieją i rosną bardzo, bardzo silnie, więc zastosowałem w aktualnej fazie, czyli w fazie balona, bo taką fazę mamy na tej kwaterze, aczkolwiek od razu dodam, że w innych kwaterach jest to trochę opóźnione, ale na tej kwaterze mamy fazę balona, czyli taki optymalny termin na zastosowanie tego, Regalisu, Regalisu Plus, czyli Regalisu z zakwaszaczem. Słyszałem, że Radiona Prince w polskich sadach zaczyna dominować. Mam nadzieję, że już Państwo takich błędów jak ja nie robicie i nie pomylicie się z sadzeniem zbyt głębokim. Natomiast chciałbym usłyszeć, jak duża część z Państwa faktycznie stosuje te środki ograniczające wzrost, środki chemiczne ograniczające wzrost. Pochwalcie się, czy zastosowaliście już Regalis, czy macie go zastosować zamiar w ciągu nadchodzącego czasu. I napiszcie też, drodzy Państwo, czy faktycznie u Was też jest tak, że na różnych kwaterach jest bardzo zróżnicowany rozwój wegetacyjny drzew. Wczoraj miałem okazję być pod Grójcem u znajomych sadowników. U nich na Jonagoldach to już była pełnia kwitnienia. Naprawdę wszystkie kwiaty królewskie już były otwarte. U mnie to jest aktualnie faza balona, pojedyncze kwiaty królewskie są otwarte. Natomiast na kwaterze, która jest tam za nami, jakieś 200 metrów, to również jest kwatera Radiona Prince'a. Drodzy Państwo, tam jest taki początkowy różowy pąk, to znaczy po prostu dopiero róż przebija z pod zielonych tych husek okrywowych kwiatów. Także naprawdę w tym roku mam bardzo zróżnicowany rozwój wegetacyjny tych drzew. Jestem aż pod wrażeniem, że taka duża różnica może występować w jednym sadzie. Ciekawe, czy u Państwa też tak to wygląda. A dodam na przykład, że mam taką kwaterę, która jest położona dosyć nisko, bo to akurat ta, na której teraz jesteśmy, jest położona na górce, ale kwatera, która jest to położona dosyć nisko, tam również jest Radiona Prince i, drodzy Państwo, tam jest naprawdę ciągle jeszcze zielony pąk 12 maja. Nie wiem, kiedy uda mi się tam zastosować Regalis, bo też miałem nadzieję, że tam zastosuję ten Regalis, natomiast tam ten rozwój jest naprawdę bardzo, bardzo do tyłu w porównaniu z innymi kwaterami. Ciekawe, czy tak jest też u innych. Dzisiaj akurat przyjeżdżałem u siebie przez kwaterę Idareda, tam już jest faktycznie pełnia kwitnienia. Natomiast tak jak powiedziałem, wczoraj właśnie byłem u znajomych sadowników pod Grójcem i przyjeżdżając akurat nie u nich, ale przez wieś, no to widziałem naprawdę sady, gdzie kwitnienie po prostu by się kończyło, już naprawdę opadały kwiatki na Idaredzie pod Grójcem. Ciekawe, czy w innych lokalizacjach, czy u Państwa również tak bardzo jest to zróżnicowane. Ci znajomi sadownicy też mówili, że też mają takie wrażenie, że na różnych kwaterach, w różnym wieku drzewa mają bardzo, bardzo zróżnicowane fazy fenologiczne, więc ciekawi mnie, czy faktycznie w całej Polsce tak to wygląda. Bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Czekam na komentarze, postaram się ustosunkować do wszystkich, jakie tylko się pojawią. Dziękuję bardzo, do widzenia.